Cześć, z tej strony Artur. Dzisiaj zrobimy sobie speedrun ze wszystkich wzorów i własności, jakie musicie znać na swoim egzaminie ósmoklasisty z matematyki. Zapraszam! A po co mi ta matma? No dobra, jak speedrun, to najpierw trzeba się kawusi napić, także dziękuję wszystkim wspierającym. Idzę Nikodemowi, Karolinie i Milo za wsparcie mnie na moją kawusię. No dobra, lecimy! No dobra, chyba tak nie będziemy lecieć, co? Całka. No dobra, pierwsza sprawa to podzielność liczb. Liczba naturalna jest podzielna przez 2, gdy jej ostatnia cyfra jest parzysta, czyli kończy się na 0, 2, 4, 6 lub 8. I tak 0 jest również parzyste. Liczba jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr również jest podzielna przez 3. Liczba jest podzielna przez 4, kiedy liczba utworzona z jej dwóch ostatnich cyfr jest również podzielna przez 4. A jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnia cyfra jest 0 lub 5. A kiedy liczba jest podzielna przez 6? Kiedy ta liczba jest podzielna i przez 2, i przez 3. Czyli ostatnia cyfra parzysta, a suma cyfr podzielna przez 3. Podzielność przez 8? Kiedy liczba utworzona z 3 ostatnich cyfr tej liczby jest również podzielna przez 8. Liczba jest podzielna przez 9, kiedy suma cyfr tej liczby jest podzielna przez 9, czyli analogicznie jak z trójką, tylko że przez 9 tym razem. A przez 10 jest liczba podzielna, kiedy jej ostatnia cyfra to 0. No dobra, podzielność załatwiona, lecimy dalej. Jakie to są liczby naturalne? Liczby naturalne to 0, 1, 2, 3 i tak dalej. A liczby całkowite to liczby naturalne i liczby przeciwne, czyli te z minusami. Na przykład minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 i tak dalej. Liczbą przeciwną do jakiejś liczby A to jest minus ta liczba A, ok? Natomiast liczbą odwrotną do jakiejś liczby A to jest 1 przez tą liczbę A. Ok? Zamieniamy licznik z mianownikiem. Kolejna powtórka to kolejność wykonywania działań. I tak, po pierwsze w priorytecie są wszystkie nawiasy. W kolejnej kolejności mamy potęgowanie i pierwiastkowanie. Na kolejnym etapie mamy mnożenie i dzielenie. Jeżeli oczywiście macie i mnożenie i dzielenie jedno po drugim, to wykonujemy to wszystko od lewej do prawej strony oczywiście. A na sam koniec mamy dodawanie i odejmowanie. I to tyle, jeśli chodzi o kolejność wykonywania działań. Kolejna ważna sprawa do przypomnienia, myślę, no to są wyrażenia algebraiczne. Jeżeli macie minus przed nawiasem, na przykład minus a plus b minus c, to ten minus powoduje zmianę znaków wszystkich składników w nawiasie, czyli dostajemy minus a, minus b, dodać c. Pamiętajcie o minusie przed nawiasem. Jeżeli mamy dwa jakieś wyrażenia algebraiczne, że na przykład nasze a to jest 2x dodać y, a nasze b to jest x dodać y, to jeżeli jakiekolwiek działania macie robić na wyrażeniach a i b, to najbezpieczniej zawsze je łapać w nawias. Czyli jeżeli macie na przykład a minus b, to oczywiście trzeba w nawias złapać, załóżmy te wyrażenie a, czyli 2x plus y, to musi być oczywiście w nawiasie. I minus x plus y, oczywiście teraz wracając do poprzedniej zależności, ten minus spowoduje zmianę znaku we wszystkich tu składnikach w tym nawiasie. Jeżeli macie do wymnożenia liczbę a z jakąś sumą algebraiczną w nawiasie, to oczywiście mnożymy liczbę a z każdym składnikiem, czyli a razy b to będzie ab i później a razy c, czyli dodać ac, czyli z każdym składnikiem z nawiasu trzeba to a wymnożyć oczywiście. No i teraz tak dla utrwalenia, wynik mnożenia to iloczyn, natomiast wynik dzielenia to iloraz. Liczba o 2 większa od jakiejś liczby a, to jest oczywiście a dodać 2, natomiast liczba 2 razy większa od a, to będzie 2a po prostu. No dobra, to lecimy sobie do potęg w takim razie. Jakakolwiek liczba a do pierwszej potęgi, to jest ta sama liczba a oczywiście, to po pierwsze. Liczba a do potęgi zerowej, to jest zawsze 1, o ile oczywiście a jest różne od zera. Mnożenie dwóch potęg o tej samej podstawie, czyli a do b razy a do c, to jest liczba a do potęgi i wykładniki do siebie dodajemy. Jeżeli mamy dzielenie potęg o tej samej podstawie, czyli a do b podzielić przez a do c, to przepisujemy podstawę i te wykładniki w tej samej kolejności, co dzieliliście, odejmujemy. Jeżeli macie mnożenie dwóch liczb i to wszystko jest do potęgi, to możecie sobie to rozbić na osobną potęgę każdej z tych liczby i mnożenie z tego, czyli to będzie a do c razy b do c. I analogicznie, jeżeli macie dzielenie liczby a przez b i to wszystko jest do potęgi c, to również możecie to sobie rozbić, że to jest a do potęgi c podzielić przez b do potęgi c. No i oczywiście na koniec, jeżeli macie liczby a do potęgi b i to jeszcze do potęgi c, to wtedy wymnażacie ze sobą wykładniki, czyli to jest a do potęgi b razy c oczywiście. No i tyle, jeśli chodzi o własności potęg, natomiast myślę, że wypadałoby też sobie przypomnieć podstawowe potęgi takich dwucyfrowych liczb, czyli na przykład 11 do kwadratu 121, 12 do kwadratu 144, 13 do kwadratu 169, 14 do kwadratu to 196 i 15 do kwadratu to 225.
Chociaż tyle. No i powtórzmy sobie też trzecie potęgi, czyli 2 do potęgi trzeciej, to jest 8, 3 do potęgi trzeciej, to jest 27, 4 do potęgi trzeciej, to jest 64, 5 do potęgi trzeciej, to jest 125, no i załóżmy 6 do trzeciej jeszcze, 6 do potęgi trzeciej, to jest 216, też chociaż tyle. No to jak mieliśmy oczywiście potęgi, no to sobie przypomnijmy pierwiastki. Jeżeli macie mnożenie dwóch pierwiastków, oczywiście tego typu, to możecie to połączyć w jeden pierwiastek z mnożenia, o. Analogicznie z dzieleniem, czyli jeżeli macie pierwiastek z liczby A przez pierwiastek z liczby B, to również to będzie jeden pierwiastek z dzielenia. Jeżeli ten stopień nie będzie drugi, bo oczywiście taki pierwiastek w domyśle to jest stopień drugi tutaj, o. Jeżeli tu będą inne stopnie, to jeżeli będą te same, to własności te nadal tutaj działają, po prostu dochodzi inny stopień pierwiastka. No i oczywiście to, czego nie wolno robić, to broń Boże, jeżeli macie dodawanie dwóch różnych pierwiastków, to to nie jest równe dodawaniu tych liczb pod jednym pierwiastkiem. Tak nie wolno robić. Lecimy dalej. No to jeszcze przy tych pierwiastkach, jak jesteśmy, to czego teoretycznie nie musicie umieć na pamięć, ale może warto by było, czasami ułatwia życie, to mniej więcej znać przybliżenia pierwiastków podstawowych drugiego stopnia. Pierwiastek z dwóch to w zaokrągleniu 1,4. O, pierwiastek z 3 to w zaokrągleniu 1,7, też warto mniej więcej kojarzyć. Pierwiastek z 5 to mniej więcej 2,2, ok? No i myślę, że tyle wystarczy, tak żebyście chociaż te 3 mniej więcej opanowali. No to teraz szybkie przypomnienie z zamiany jednostek. Jeżeli chcemy z milimetrów przejść na centymetry, to musimy to podzielić przez 10. Jeżeli z centymetrów chcemy przejść na decymetry, również musimy podzielić przez 10. Jeżeli decymetrów na metry, również trzeba podzielić przez 10, a z metrów na kilometry, to już tym razem trzeba podzielić przez 1000. No i automatycznie odwrotnie, z kilometrów na metry trzeba pomnożyć przez 1000, to z metrów na decymetry pomnożyć przez 10, z decymetrów na centymetry pomnożyć przez 10 i z centymetrów na milimetry pomnożyć przez 10. No to mamy jednostki długości załatwione. Jeżeli z miligramów chcemy przejść do gramów, to trzeba tą liczbę podzielić przez 1000. Jeżeli z gramów do dekagramów, to przez ile? To przez 10. Jeżeli z dekagramów na kilogramy, to przez ile? To przez 100. A z kilogramów do ton trzeba podzielić przez 1000. O, no i oczywiście w drugą stronę, z ton na kilogramy, no to będzie pomnożyć przez 1000. Z kilogramów na dekagramy pomnożyć przez 100. Z dekagramów na gramy trzeba pomnożyć przez 10. I z gramów na miligramy pomnożyć znowu przez 1000 oczywiście. No to teraz może weźmiemy się za czas. Mamy sekundy, minuty i godziny. Jeżeli z sekundy chcemy przejść na minuty, to trzeba to podzielić przez 60. Jeżeli z minut na godziny, to również podzielić na 60. No i odwrotnie, jeżeli z godzin na minuty trzeba pomnożyć przez 60, z minut na sekundy też pomnożyć przez 60. Ok. No to teraz się weźmy za jednostki pola. Jeżeli z milimetrów kwadratowych na centymetry kwadratowe, to po prostu wszystko idzie do potęgi tak jak było poprzednio. Czyli tutaj zamiast dzielić przez 10, to podzielimy przez 10 do kwadratu, czyli przez 100. Z centymetrów do decymetrów normalnie byśmy dzielili przez 10, to teraz 10 do drugiej oczywiście. Decymetrów na metry również normalnie przez 10, więc teraz 10 do drugiej. I teraz z metrów na kilometry normalnie byśmy to dzielili przez, no ile? Przez 1000, więc teraz dzielimy przez 1000 do kwadratu. I oczywiście w drugą stronę analogicznie, tutaj pomnożyć przez 1000 do kwadratu, tutaj pomnożyć przez 10 do kwadratu, tutaj również pomnożyć przez 10 do kwadratu i na koniec również pomnożyć przez 10 do kwadratu. No ale jak już jesteśmy przy jednostkach pola, to warto pamiętać, że mamy na przykład coś takiego jak 1R, co się zapisuje jako 1A, a 1R to jest 100 metrów kwadratowych, natomiast 1 hektar zapisywany jako 1HA to jest po prostu 100 naszych arów, czyli tak naprawdę 10 tysięcy metrów kwadratowych. No to mamy pole, no to jeszcze objętość sobie zróbmy i tutaj też jest analogiczna sprawa jak poprzednio. Czyli żeby przejść z milimetrów sześciennych na centymetry sześcienne, to trzeba podzielić przez, normalnie by było 10, ale to będzie 10 do trzeciej, bo jest do trzeciej potęga, oczywiście w jednostka. Z centymetrów sześciennych na decymetry sześcienne, no to również trzeba podzielić przez 10 do trzeciej, tu również trzeba podzielić przez 10 do trzeciej i tutaj podzielić przez 1000 już do potęgi trzeciej. I oczywiście w drugą stronę analogicznie, pomnożyć przez 1000 do trzeciej. Analogicznie pomnożyć po prostu przez te same wartości. To co warto zapamiętać, że 1 decymetr sześcienny oczywiście to jest 1 litr, ok? A 1 mililitr to jest to samo co 1 centymetr sześcienny. O,
To warto zapamiętać oczywiście. No tak, jesteśmy przy jednostkach, no to jeszcze sobie powiedzmy o zamianie oczywiście jednostek prędkości. Czyli jeżeli chcecie z metrów na sekundę zrobić kilometry na godzinę, to trzeba to po prostu razy 30/60 i to już będzie wtedy w kilometrach na godzinę. O. No i w drugą stronę, jeżeli macie x kilometrów na godzinę, to będzie x albo podzielić, albo pomnożyć przez odwrotność, czyli pomnożyć przez 10/36 i wtedy wynik już będzie w metrach na sekundę. Okej, to tak a propos. No to jak sobie powiedzieliśmy o jednostkach prędkości czasu i drogi, no to oczywiście jeszcze wzór na prędkość. Oczywiście nasza prędkość V to jest równa nasza droga S podzielić na czas. Jeżeli chcecie S, to trzeba by to pomnożyć przez T obustronnie, tak? Czyli T to będzie V razy T. A jeżeli chcecie sam czas, to teraz to trzeba by podzielić przez V, prawda? I po zamianie stronami równania to będzie S podzielić przez V. No dobra, tyle. Dobra, przerwa na kawkę. Także jeżeli chcecie mnie wspomóc w piciu kawki, no to tutaj trzymajcie link. Dobra, to trójkąt. To oczywiście, co musicie wiedzieć na temat trójkąta? Pole trójkąta oczywiście liczymy ze wzoru, że to jest jedna druga podstawy razy wysokość, natomiast podstawa i wysokość muszą być do siebie prostopadłe, czyli w trójkącie mamy aż trzy opcje do wyboru. Czyli po pierwsze to może być jedna druga A razy HA, czyli ten bok razy ta wysokość. Po drugie to pole możemy policzyć, że to jest jedna druga B, czyli to jako podstawę traktujemy i razy HB, czyli razy wysokość prostopadła do tego boku. Oraz również możemy policzyć, że to jest jedna druga C razy HC, czyli trzeci bok razy też wysokość prostopadła do tego. To co musicie wiedzieć, oczywiście wszystkie trzy kąty w trójkącie, ich suma miar, czyli alfa plus beta plus gamma, daje oczywiście 180 stopni. Lecimy dalej. No to weźmy sobie trójkąt prostokątny. W przypadku trójkąta prostokątnego analogicznie mamy, tylko niestety w tym przypadku mamy kąt prosty między bokami. Czyli my pole możemy policzyć z jednej strony, że to jest jedna druga A razy B. Jeżeli A i B są przy prostokątnymi, tak A razy B, bo B jest można powiedzieć wysokością również. Ale pamiętajcie o tym, że to pole również możemy policzyć ze wzoru, że to jest jedna druga boku C, czyli przeciwprostokątnej, razy nasze HC, czyli ta wysokość. Było to w tamtym roku na egzaminie. Oczywiście, jeżeli trójkąt prostokątny, to mamy twierdzenie Pitagorasa, że nasza pierwsza przyprostokątna do kwadratu dodać druga przyprostokątna do kwadratu musi dać nam przeciwprostokątną do kwadratu. No to podstawowy wzór, oczywiście mam nadzieję, że o tym nie zapomnicie. No to teraz trójkąt równoboczny. W trójkącie równobocznym, no oczywiście mamy kilka wzorków. Po pierwsze możemy szybko policzyć pole takiego trójkąta, że to jest wzór a kwadrat pierwiastka z 3 na 4, a wysokość takiego trójkąta równobocznego to jest a pierwiastka z 3 na 2. Jeżeli sobie pokroimy ten trójkąt na pół, to oczywiście ta wysokość dzieli nam kąt 60 stopni na pół, no bo wszystkie kąty w takim trójkącie mają po 60 stopni, no bo wszystkie takie same i muszą dać 180 stopni w sumie. To dostaniemy nasz legendarny trójkąt 30/60/90. I tutaj mamy dwie opcje na oznaczenia. Albo robimy sobie, że najmniejszy bok naprzeciwko 30 stopni to jest 1 druga A, naprzeciwko największego kąta 90 stopni to jest A, a naprzeciwko 60 stopni jest wysokość, czyli A pierwiastka z 3 na 2, tak ten sam wzór. Albo ewentualnie, jeżeli wszystko pomnożymy sobie na 2, to najkrótszy bok to jest x, najdłuższy bok to jest 2x, a średni to jest x pierwiastka z 3. Jak wolicie. Weźmy się za czworokąty prostokąt. No oczywiście pole prostokąta liczymy, że to jest a razy b, nie ma problemu. Przekątną w takim prostokącie możemy oczywiście policzyć z Pitagorasa, bo nasze d kwadrat w tym przypadku to będzie oczywiście równe a kwadrat dodać b kwadrat, ponieważ taka połowa takiego naszego prostokąta to jest trójkąt prostokątny, więc Pitagoras nam tutaj zadziała. Dalej mamy równoległobok i w równoległoboku kilka rzeczy się dzieje. Po pierwsze pole naszego równoległoboku możemy policzyć, że to jest A razy H, ale to H również musi być prostopadłe do tej podstawy, tak? Pod kątem prostym, czyli A razy HA. Bądź też to pole możemy policzyć z drugiego boku, że to jest B razy wysokość prostopadła do B, czyli B razy HB. Tak też można. Dodatkowo oczywiście trzeba powiedzieć o tym, że w równoległoboku kąty naprzeciwko siebie są sobie równe, czyli tu mamy po alfie, a tu mamy po becie naprzeciwko siebie i dodatkowo również suma dwóch sąsiadujących kątów, czyli u nas alfa dodać beta da nam zawsze 180 stopni, też się może przydać w jakichś kątach. Kolejna sprawa to trapez i jeżeli chodzi o pole trapezu, to wszyscy z Was pamiętają, że to jest średnia arytmetyczna, można powiedzieć, naszych podstaw równoległych, czyli A dodać B, to jakby jest podzielić na 2 i tu jest jeszcze razy wysokość H.
To można powiedzieć, że jest średnia arytmetyczna naszych podstaw, stąd ten wzór się wziął. Czyli A plus B razy H na 2. No i coś jeszcze? No i coś jeszcze też warto powiedzieć, bo kąty przy jednym z ramion, bo to jest ramię i to jest ramię naszego trapezu, suma kątów, które leżą przy jednym ramieniu w trapezie, dają również 180 stopni. Czyli ja bym mógł tu napisać, że moja beta plus gamma musi dać mi 180 stopni, jak i również alfa plus moja, no co, delta również musi dać mi 180 stopni, tak? Te dwa kąty 180, te dwa kąty w sumie też 180. Lecimy dalej. No to teraz kwadrat i jeżeli chodzi o kwadrat, to pole możemy policzyć po pierwsze, że to jest po prostu a do kwadratu, natomiast również to pole możemy policzyć z przekątnej, że to jest nasze d kwadrat podzielić na 2. O, takie coś. A poza tym nasza przekątna w takim kwadracie to jest wzór a pierwiastka z 2. No jeżeli sobie teraz obetniemy połowę tego kwadratu i zostawimy taki trójkąt, oczywiście przekątne wiemy, że dzielą się pod kątem prostym i na pół i dodatkowo te kąty dzielą się idealnie na pół przez tą przekątną, dlatego tu mamy 45 stopni, tu mamy 45 stopni i tworzy nam się trójkąt 45, 45, 90. Wiemy, że ten trzeci bok, tutaj to nasze D, to jest również A pierwiastka z 2 w takim razie. Dobra, lecimy dalej. No to teraz rąb, wzór na pole rąbu, oczywiście możemy policzyć, że to jest przekątna razy przekątna podzielić na 2. To po pierwsze, natomiast po drugie możemy również policzyć pole rąbu ze wzoru na pole równoległoboku, bo rąb również jest równoległobokiem. Czyli, że to jest u nas A razy H. Oczywiście H jest pod kątem prostym do którejś z podstaw. To H może być tutaj, to H może być też tak poprowadzone, to H też by mogło tak być poprowadzone. No nie ma znaczenia, to wszystkie H będą takie same, tak? Także jeszcze również to pole można tak policzyć. I co jeszcze warto wiedzieć? Warto również pamiętać o tym, że tutaj kąty naprzeciwko siebie są sobie równe, czyli tu beta, tu alfa. Dodatkowo te przekątne dzielą te kąty na pół, czyli tutaj na przykład byłaby beta drugich, a tutaj by była alfa drugich, to też warto zapamiętać. I również te dwa kąty sąsiadujące obok siebie, wszystko jedno, które, czy te dwa, czy na przykład te dwa, bo to wychodzi na to samo, zawsze jest alfa plus beta. Suma tych dwóch kątów również daje nam zawsze 180 stopni, może się przydać, żeby coś szybciej policzyć. Oczywiście ogólnie w czworokącie wszystkie cztery kąty dają 360 stopni. Tego już nie pisałem, ale mam nadzieję, że wiecie. No to szybka powtórka z kątów, jeżeli macie dwie proste przecinające się, no to takie dwa kąty to są kąty wierzchołkowe i one mają równe miary. Czyli na przykład te dwa kąty mają równe miary, jak i te dwa kąty również mają równe miary, ok? No to jeszcze kąty przyległe. Kąty przyległe to takie, kiedy mamy jedną prostą i druga półprosta. To taki kąt alfa i taki kąt na przykład beta. Dwa kąty są przyległe i własność tych kątów jest taka, że one w sumie, jeżeli dodamy je do siebie, to muszą nam dać oczywiście ile? No 180 stopni, tak? Bo tutaj stworzy się nam 180 stopni właśnie. No to jak już kąty, no to jeszcze jedna rzecz. Czyli jak mamy taki kąt i ten kąt jest mniejszy niż 90 stopni, oczywiście, to jest kąt ostry. Jeżeli mamy taki kąt, czyli ten alfa będzie więcej niż 90 stopni, natomiast mniej niż 180 stopni, to jest kąt rozwarty. No teraz wjedziemy taką ciekawą własnością, bo jeżeli macie dwie takie bryły, jak wam narysowałem, to pola całkowite takich dwóch brył są jednakowe. Zauważcie, że ta powierzchnia to jest to samo, co tutaj wycięliście, tak? To jest ta powierzchnia, ona nam niby się wycięła, ale również się dodała. Samo ta powierzchnia, ona była wcześniej tutaj, więc ją trzeba było odjąć, ale wleci nam tutaj jako ta ściana, tak? I tak samo ta powierzchnia tutaj, ona nagle się pojawiła tutaj. Także pola całkowite takich brył są jednakowe. Może się przydać gdzieś jakimś ABCD czy prawda fałsz. Lecimy dalej. No dobra, no to prostopadłościan i teraz prostopadłościan. No oczywiście objętość liczymy, że to jest A razy B razy C, to tyle. Jeżeli chodzi o pole całkowite, no to jest wzór, że to jest 2 i w nawiasie mamy mnożenie wszystkich kombinacji, czyli A razy B, B razy C i jeszcze A razy C. To będzie pole całkowite i dodatkowo mogę wam powiedzieć, że tą przekątną naszego prostopadłościanu możemy policzyć ze wzoru, że to jest pierwiastek z A kwadrat, dodać B kwadrat, dodać C kwadrat. Tak można szybko też policzyć po prostu tą przekątną naszego prostopadłościanu. No to mamy oczywiście sześcian. Sześcian, nasza objętość sześcianu to jest po prostu a do potęgi trzeciej. Nasze pole całkowite to jest po prostu 6 kwadratów, czyli 6a kwadrat. Lub ewentualnie macie przekątną, no to 6d kwadrat na 2, no ale to raczej rzadziej. No a nasza przekątna naszego takiego całego sześcianu to jest a pierwiastka z 3 tym razem.
trójwymiarze przekątna jest pierwiastek z trzech, bo trójwymiar, a w kwadracie jest a pierwiastka z dwóch, bo dwuwymiar. No i teraz ogólnie o graniastosłupach jeszcze sobie powiedzmy. No i teraz tak, jeżeli chodzi o graniastosłup prawidłowy, to oczywiście prawidłowy ma w podstawie figurę foremną. Natomiast ogólnie, jeżeli chodzi o graniastosłup, jeżeli sobie zaznaczymy, że n to jest ilość wierzchołków czy też boków naszej podstawy, to ilość krawędzi całego graniastosłupa możemy policzyć, że to jest 3n, ilość wierzchołków możemy policzyć, że to jest 2n, a ilość wszystkich ścian to jest n dodać 2. Dodatkowo oczywiście wzór na objętość takiego graniastosłupa to jest pole podstawy razy nasza wysokość. Oczywiście podstawy muszą być dwie takie same w graniastosłupie, równoległe do siebie. Natomiast pole całkowite liczymy, że to jest, są dwa pola podstawy, no bo są dwa takie same, plus ogólnie pole boczne. Pole boczne możemy policzyć dodatkowo, że jest to obwód podstawy razy po prostu wysokość naszego graniastosłupa, bo jeżeli tą powierzchnię boczną całą dookoła byśmy sobie rozcięli i rozłożyli, to będzie prostokąt o wymiarze obwód podstawy, no razy wysokość po prostu. No i teraz ostrosłup, uwzględnimy, że w podstawie jest n wierzchołków czy też n boków, to krawędzi jest dwa razy więcej wszystkich, czyli 2n. Wszystkich wierzchołków jest o 1 więcej niż tych w podstawie, czyli n dodać 1, bo ten górny nam dochodzi. No a wszystkich ścian jest też o n więcej niż tych naszych wierzchołków w podstawie, czyli też n dodać 1. Dodatkowo oczywiście wzór na objętość. Objętość to jest 1 trzecia pole podstawy razy wysokość. Pamiętajcie, że wysokość to jest po prostu odległość wierzchołka od podstawy, można powiedzieć. No a pole całkowite to jest już pole podstawy 1, dodać ogólnie pole boczne. Pole boczne, czyli wszystkie te nasze trójkąciki, które są ścianami bocznymi oczywiście. No jeszcze sobie powtórzmy, jeżeli chodzi o średnią arytmetyczną, to średnią arytmetyczną czasami się oznacza jako x z taką kreseczką na górze, ale to bardziej liceum. I liczy się to w ten sposób, że dodajemy wszystkie elementy, ile ich by tam nie było, czyli zrobimy sobie z trzema kropkami, aż do xn, gdzie n to będzie ilość tych elementów, i dzielimy przez ilość, czyli przez n. No, a jeżeli chodzi oczywiście o prawdopodobieństwo, no to nasze prawdopodobieństwo to jest małe n przez duże n, gdzie małe n to jest ilość elementów sprzyjających, a duże n to jest ilość wszystkich elementów, czy tam też no zdarzeń zależy, jakie zadanie. No dobrze, i myślę, że to wszystko, co musicie wiedzieć oczywiście na ten wasz egzamin z matematyki w 8 klasie. Jeszcze raz powodzenia. Oczywiście, jeżeli byście chcieli mnie wesprzeć tutaj za moją pracę, jaką dla was robię, to tu trzymajcie link do ewentualnie postawienia kawki, jeżeli byście chcieli. Pamiętajcie jeszcze o maratonie dzisiaj o 20, także zapraszam. Jak tylko egzamin jutro pojawi się na stronie CK, będę go rozwiązywać, więc myślę, że tak koło wieczora powinien się pojawić również już tutaj na kanale. Miłego dnia życzę, wyśpijcie się dobrze, powodzenia jeszcze raz i do usłyszenia. A po co mi ta matma?